Jedziemy, panowie! Siema mordy i wariaty, z tej strony Kamil. Dzisiaj wasz ulubiony podcast, kilka słów o Legii, gości Kamila z Legionistiką. Cześć wszystkim. Oraz Kubę, znanego, lubianego youtubera. Dzień dobry, witam bardzo gorąco. Cześć panowie, słuchajcie, dzisiaj mamy dwa główne tematy, czyli do omówienia mecze z Bodo i z Rakowem, a potem sobie zapowiemy kolejne dwa mecze, więc Flora Tallinn i Wisła Płock. Słuchajcie, no to Bodo, mamy to panowie, mamy to można powiedzieć taki największy, może najtrudniejszy moment tak naprawdę w tych eliminacjach, bo odpadnięcie tutaj od razu by nas zrzucało do pucharu tego Intertoto i tam już też nie byłaby taka łatwa ścieżka, więc ten najtrudniejszy krok zrobiony. Teraz Tallinn i panowie, jeśli to przejdziemy, to mamy puchary. Natomiast powiedzcie mi, łatwo było z tym Bodo tak naprawdę? Czy ja wiem, czy było tak łatwo? No pierwsze 20 minut, 20-30 minut to nie były takie łatwe wcale. Ale wiesz, spodziewaliśmy się jednak zupełnie Nikt nie stawiał przed dwumeczem, że zwyciężymy go 5-2. No tu jest duże osiągnięcie, oczywiście, ale ten ewanżowy mecz nie był na początku taki łatwy. Cofnęliśmy się strasznie. Nie pamiętam takiego meczu za Michniewicza, żebyśmy aż tak się mocno cofnęli. On sam był trochę zdziwiony, bo nie była aż taka taktyka na ten mecz, żeby aż tak się cofnąć, bo mieliśmy szybciej odbierać tą piłkę. No ale dobrze, że po tych tam 20-30 minutach się obudziliśmy tak z letargu i wracaliśmy trochę do tej gry i już później dominowaliśmy na tym boisku. No właśnie, no bo trener wspominał w tym wywiadzie, zdaje się, dla kanału sportowego, że nie taki był w sumie plan na te pierwsze 30 minut, że chcieliśmy ich zaatakować, zaskoczyć tym, że przy takich trybunach jeszcze rywal nie grał. To się nie udało. Myślę, że z jakiego to powodu, Kuba? Właśnie mi się wydawało, że to był plan na mecz. Tak mi się wydaje, żeby wyjść tak cofnięci, poczekać, co Bodo zrobi, niech się wyszalają przez pierwsze 20 minut i potem jedziemy. Tam było widać, nie wiem, było kilka sytuacji przez bramką Emreliego, że były takie próby już tego kontrataku. Tam już to było wytrenowane, że oni chcą iść kontrą, natomiast wydaje mi się, że może byli skoczeni tym, że Bodo wyjdzie tak zdecydowanie do przodu, no bo oni od razu przyjęli inicjatywę, zaczęli grać fajną piłkę do przodu. Ja powiedziałem, będąc na trybunach, że to jest najgorszy mecz, jaki widziałem Michniewicza na początku, naprawdę to wyglądało bardzo słabo. Natomiast później, widać tą akcję Emreliego, to było fajne, co mi się bardzo podobało, że są schematy. Tak, że stosujemy fajną kontrę, nie gramy tylko na posiadanie piłki, kontratak, super. Ale faktycznie te pierwsze 20 minut do zapomnienia. No tam te sytuacje niektóre, nie pamiętam, który to Norbek spudłował w takiej, z naszej lewej strony. Ten młody. Z lewej strony poszło dośrodkowanie, przeleciało wszystkich i wywalona piłka w kosmos. No mieliśmy farta tak naprawdę, znaczy farta, nie można powiedzieć, wygraliśmy zdecydowanie, ale mieliśmy farta w przeciwieństwie do tych spotkań z poprzednich lat. I w pierwszym meczu to mówiłem i w tym tak samo, że rywal w końcu pudłował, a my strzelaliśmy. Wcześniej to zawsze było jakoś tak odwrotnie. No tak, teraz mieliśmy dużo szczęścia, bo z tego co sobie przypominam, to w pierwszych tych 30 minutach to Bodo miało takie trzy sytuacje z naszej lewej strony, ich prawej, takie dośrodkowania w pole karne. W pierwszym chyba Saltnes albo Botheim nie trafił w piłkę i Boruc tam koniuszkami palców ją złapał. Później było uderzenie z dystansu, co przeszła piłka obok Sanspeda i później ten Botheim. No tutaj to był już taki tak, tak. I wina Juranowicza i środkowych obrońców, bo ta piłka tak przeszła przez całe pole karne. Juranowicz jeszcze, co ciekawe, przed tym oddaniem strzału patrzył się na niego cały czas, gdzie on jest za plecami, a jednak i tak wyszedł z lewej strony i miał bardzo dogodną sytuację. No, też dziwnie uderzył, ja nie wiem dlaczego tak dziwnie do tej piłki podszedł, bo to tak naprawdę powinien być gol dla Bodo. Tak naprawdę Juranowicz nie wygląda chyba jeszcze tak, jakbyśmy chcieli, nie? Tak jak wyglądał w tamtym sezonie. I już mówię, jednym meczu i drugim i o Rakowie. No, wiadomo, nie zaniża jakoś tam poziomu, ale to nie jest ten gość, który zawsze był w sumie o poziom wyżej niż wszyscy. I w ataku, i w obronie.
Tak, ale zwróćmy uwagę, że jakby większość akcji Bodo to była strona Mladenowicia. Więc to był kręcony tam niemiłosiernie przez tego skrzydłowego Bodo, że to się nie dało patrzeć. Po prostu on tam wywijał go jak chciał, gdyby więcej szczęścia, to by Bodo spokojnie mógł strzelić te dwie bramki. To powinni mieć, umówmy się, tak? Powinni strzelić dwie bramki na pewno, mieliśmy duże szczęście. Natomiast no właśnie, Mladenowicz to jest taki piłkarz, który jestem mega zaskoczony jego postawą, negatywnie zaskoczony. Tam przypomina mi się kazus Tomka Brzyskiego, kiedy miał taki zjazd, bo nie miał zmiennika. Jest, nie ma zmiennika Mladenowicz, jest zjazd. No musi być zmiennik, no bo nie ma innej możliwości. No właśnie, i mówiliśmy w sumie o tym w poprzednim odcinku i cały czas o tym dyskutujemy na Twitterze i tu też znowu się odniosę do tego wywiadu dla kanału sportowego. Trener mówił tam również o tym, że Mladenowicz potrzebuje tego zmiennika. Kuba, jak ci się wydaje, jeśli szukać zmiennika dla Mladena, to właśnie o podobnych jakby... O podobnej charakterystyce, czyli lepszego w ofensywie, ale niekoniecznie broniącego dobrze, czy zupełnie właśnie odwrotnie, czyli znaleźć kogoś, kto będzie bronił, ale okej, no z przodu może nie da tak dużo. Nie, no wydaje mi się, że to musi być taki podobny piłkarz do Mladenowicza. Mamy, jest wiadomo, był testowany Abu Hanna, tak? Wiadomo, że średnio to wyglądało w sparingu, natomiast jeżeli chcemy, to możemy grać z Abu Hanną na takim defensywnym meczu, natomiast Mladen musi mieć zmiennika, może nie jeden do jednego, ale podobny. Szybki, linia, dobre dośrodkowanie i będzie dobrze. Tylko właśnie, znaleźć takiego piłkarza nie jest łatwo, Mladenowicz może swoje lata, natomiast tacy piłkarze są w cenie, no bo umówmy się, jest kilku wahadłowych, którzy mogą robić takie rzeczy, maile, świetne euro, znaleźmy podobnego piłkarza, takiego, nie? W dobrej cenie, właściwie za darmo, tak? Po kontrakcie już najlepiej, żeby już przyjechał spakowany. Za darmo, tak? To uczciwa cena. Tak, dokładnie tak. To dokładnie tak, tak. No to też się zgodzę, tak, żebyśmy poszukali właśnie takiego zawodnika, który bardziej do przodu mógłby grać, no i o wiele młodszego, tak, który mógłby tam z czasem, później moglibyśmy go spieniężyć. To nie może być bardzo młody, bo to będzie koleś, który będzie miał już 10, może tak. 15 meczów w sezonie, to go zmarnujesz, nie? A ja myślę, że może mieć więcej przy tym, jak gra Mladenowicz i przy tym, jak często dyskutuje z sędziami, to tych meczów może być znacznie więcej w tym sezonie. No bo zdecydowanie na ten moment no tak, to jest... Wrócił Mladen z Lechii, nie? Tak, wrócił Mladenowicz z Lechii, pretensje do kolegów, pretensje do sędziego, a szkoda, że się nie skupia na grze, no bo jest na razie największym rozczarowaniem, no. To zdecydowanie tak. Obok Slisza. No to tak już powiedzmy idąc w przód do meczu z Florą można od razu dawać pewniaczek, że trzecia żółta kartka dla Mladena w europejskich pucharach. Myślę, że tak. Znaczy ja się z wami zgadzam. Ogólnie uważam, że szukanie też różnych piłkarzy nie do końca ma sens, bo jeśli drużyna ma swój styl, swoją taktykę, to powinna cały czas grać to samo, nie? A nie, że masz takiego piłkarza, to takiego. Jak ten ci wypada, to już musisz grać zupełnie co innego, więc. Ale o tym mówił ten Michniewicz w kanale sportowym właśnie, że Hanna to jest dobry do defensywy bardziej i jeden na jeden wygrywa większość tych pojedynków, natomiast Mladenowicza ciągnie bardziej do przodu. I no tutaj jest duża dysproporcja, tak? No bo Hanna, z tego co można się dowiedzieć, no jego nie ciągnie do przodu, jest bardziej defensywny i tak jak pisał pan Marcin Szymczyk, to no niestety ma czasami problem z, może nie z koncentracją, ale z taką ostrzejszą grą, tak? I gra na jeden, tak? Nie patrzy jakby no też na piłkę zbyt często, tylko od razu myśli, że jak najszybciej, żeby odebrać tą piłkę. No niekiedy to może skutkować no, wykluczeniem z boiska, tak. No, na razie transfer nie wypał, ale mam nadzieję, że z czasem dostanie swoją szansę, zwłaszcza, no ale to już później pewnie powiemy, biorąc pod uwagę występ Hołowni z Zakowem Częstochowa. Transfer nie wypał, czy już można tak powiedzieć o tym transferze? Chyba za wcześnie, nie? Bo... Znaczy, inaczej, może nie wypał, ale były duże oczekiwania. Większe nadzieje. Tak. Większe nadzieje i duże oczekiwania że wobec niego, że od razu, tak, że od razu skoczy do pierwszego składu i jakby on będzie obok Jędrzejczyka tą główną wartością w bloku defensywnym, tak? Zwłaszcza jak się słyszało wszelkie opinie o nim od ludzi, którzy interesują się ligą ukraińską, tak? Coś się słyszy o tym, że Michniewicz nie jest zachwycony Hanną w tej chwili, ale kurczę, no tak jak mówiliśmy tydzień temu, że to jest facet, który nie przez przypadek trafiał do jedenastki tam rundy czy sezonu ukraińskiej ligi. Ale słuchajcie, no w tym meczu z Bodo ta obrona naprawdę wyglądała świetnie, więc tutaj ciężko nawet wejść, nawet jak byłby dobry zawodnik, to ciężko wejść, bo no, ja się nie dziwię trenerowi, gdzie masz Jędza, Wietes i Hołownia.
moim zdaniem, no może i o Jędze ciężko dzisiaj tak powiedzieć, ale on jest w super formie, natomiast tak. Dwóch pozostałych to jest chyba w życiowej formie. Wydaje mi się, że oni tak dobrze nie wyglądają. Wydaje mi się, że gdybyśmy pomyśleli rok temu, że Hołownia będzie w pierwszym składzie na Ligę Mistrzów, na eliminację, byśmy ich nie uwierzył. No bo Hołownia, no pamiętamy, ja pamiętam jak on debiutował w finale pucharu, w Super Pucharze, prawda? Super Puchar chyba z Arką? Zaberga, tak? Zaberga, tak. Zaberga. Teraz jest inna pozycja, odnalazł się, nieudane wypożyczenia do Śląska i do Wisły, tam na tej lewej stronie nie radził sobie, natomiast w środku obrony wygląda fajnie. To też mówił Michniewicz właśnie w kanale sportowym, że to jest piłkarz o takiej innej charakterystyce niż piłkarze grający na środku obrony. Piłkarz, który grał na ataku, troszkę inne wyszkolenie techniczne i to może się naprawdę sprawdzić. Tylko właśnie pytanie, czy Mateusz Hołownia, już jak wejdziemy do tych pucharów, do fazy grupowej, to czy tam uciągnie? Czyli tak naprawdę trzeba będzie mieć doświadczenia, więcej troszkę siły, czy tam nie może nie będzie odstawał. Na razie jest super, oby tak było dalej, natomiast Abu Hanna też musi być w gotowości. No i mi się też ten roll spodobał. Widziałem, że był hejt na Twitterze, natomiast jak on się rozkręcił, no to ja miałem takie wspomnienie z Dosa Juniorem. Tak. Ja muszę tutaj poprzeć kolegę, bo początek elektryczny, mocno elektryczny, ale później, no jak tam przy linii bocznej, jak wszedł w cebulę chyba, jak się nie mylę, jak odebrał tą piłkę i zagrał do Lopeza, no to sobie też pomyślałem właśnie, że no tutaj to może być bardzo dobry stoper, a nawet dzisiaj rozmawiałem na Twitterze, to może być nawet i szóstka, tak? Taka mocna, bo to jest silny zawodnik, który nie boi się siłowej gry i nie boi się wstawić, no tak jak mówiłem tydzień temu, głowy tam, gdzie ktoś nogi nie wstawi. I to było widać też w drugiej połowie, jak dwa razy tam ślizgiem wszedł, no bez żadnego tam pardonu, bez żadnego jakby trochę wstrzymania się, tak, tylko na pełnej. No dobra, no to jak już żeśmy do tego Rose'a poszli, to porozmawiajmy o nim jeszcze chwilę, bo ja się z wami zgodzić w ogóle nie mogę. W sensie dla mnie był fatalny występ. Ta pierwsza połowa to był dramat. On nie potrafił przyjąć piłki, łatwo był ogrywany. Ten Kun robił z niego wiatrak. Nie współpracował w zasadzie z Juranowiciem. No zupełnie mi się nie podobało. No w drugiej połowie okej, faktycznie na drugą połowę wyszedł lepiej, miał tam jeden czy jakiś ślizg w polu karnym chyba zrobił taki niezły, miał tam jeden jakiś odbiór i wyprowadzenie, ale no powiem wam, że w drugiej połowie to on zagrał chyba 13 minut, więc patrząc jak na całokształt, no to ja tego nie widzę, a poza tym nie wiem skąd ten pomysł o szóstce, bo on chyba nigdy w życiu nie grał na szóstce, więc to tak mocno życzeniowe. No oczywiście, że tak, no ale jeżeli... tego, co się tam słyszy, no szukamy szóstki, no to może on by zagrał tak, no żeby już tego budżetu naszego nie obciążać to tak zbytnio. To by przychodził na stopera, tak? Tak. Poszedł na szóstkę. Może to jest... Ale I miał najlepsze sezony u nas, tak? Na szóstce. Ale Jodła grał na szóstce wcześniej. Jego chyba cofnęli z szóstki do obrony i potem u nas go z obrony na szóstkę wyciągnęli. No, może coś zrobią, tak? No, ale jednak, jak już mówimy właśnie o Rose'ie, jestem jego ciekaw. No, ja chciałem takiego obrońcy, który właśnie był Dosa Junior. Wspominałem pięknie wtedy, jak grał w pucharach, Dosa Junior, czołg, szedł, odbijali się od niego obrońcy, świetna bramka z Lechem na 2-2, słynna. No, generalnie, wydaje mi się, może troszkę Rose może być trochę za bardzo masywny, może troszkę jest kilogramów, może o 2-3 za dużo, że trochę się jeszcze za bardzo, za wolno rusza, natomiast wydaje mi się, że jak złapie świeżość, złapie trening, to... Czekam na niego. No ale też pamiętajmy, że on wrócił po kontuzji dopiero, tak? Więc i to jest jego pierwszy występ z nowymi kolegami, więc no ale kogoś takiego brakowało, tak? Kiedyś był Dixon Choto i Musa Ouattara. Uwielbiam tych ciemnoskórych obrońców. To byli jedni z najlepszych środkowych obrońców u nas. Oprócz oczywiście pana Jacka Zielińskiego, no, który tutaj jest. I chyba takiego jeszcze nie było i chyba długo nie będzie. Ale no, Ouattara i Choto to byli tacy silni przeciwnicy dla napastników i właśnie Rose takiego obrońcy mi przypomina. Takiego mocnego, silnego na nogach. Dlatego Kamilu spokojnie, no myślę, że to dopiero pierwszy mecz, 57 minut, tak? Z tego, co się nie mylę, więc... Nie, spokojnie. Ja mam takie samo odczucie co do Rose'a, to mówiłem wcześniej o Hanie, czyli ja w obu wierzę i myślę, że sobie poradzą. Natomiast no, nawet tutaj przy tej pierwszej bramce to ja akurat Rose'a bardzo winię, bo on tam się pogubił, stracił tą piłkę. Jakowa, tak? No to tak, to tak. On podał chyba w szersz boiska, jak się nie mylę. Poszła strata, rzut rożny. Źle się tam jeszcze ustawił. I jeszcze przy rzucie rożnym jakby wpadł to chyba na Wieteskę, nie pilnował nikogo i no wpadł gol. Tak, dobrze, zgodzę się, oczywiście. Słuchajcie, no to jeszcze co nam zostało?
przygotowanie fizyczne, możemy już coś powiedzieć po tych trzech meczach, myślę. No Bodo w drugiej połowie praktycznie my graliśmy dużo, dużo lepiej. No z Rakowem to ciężko powiedzieć, bo dużo zmian zrobiliśmy. W drugiej połowie weszli lepsi piłkarze. Ale w obu meczach w sumie, no we wszystkich trzech meczach fizycznie przy tych upałach wyglądaliśmy naprawdę dobrze. Profesor Jastrzębski robi robotę, tak? Można powiedzieć chyba już oficjalnie. Natomiast się tylko boję jednej rzeczy. Pamiętamy, zawsze jak pamiętam eliminację do Ligi Mistrzów, tam te bolączki pierwszych meczów, to było czasami no, bieganko, straszne ociężałe, natomiast teraz to wygląda super. Pytanie, czy żeby nie przesadzić tą formą na puchary, tak? Czy żeby nie było tak, że nagle na jesień się obudzimy i nagle będzie człapanko po boisku. Oby to się tak nie sprawdziło, natomiast wydaje mi się, że na razie Legia wygląda super. No przyjechał Raków, który może na większej świeżości, natomiast Raków też wyglądał super. Natomiast my wyglądamy świetnie, z Florą trzeba to potwierdzić. No i na Dynamo, na pełnej tej, wychodzimy i walczymy. Tak, jestem pozytywnie nastawiony naprawdę, bo widać tą rękę przygotowawczą, tak? No wygląda to fajnie, no zobaczymy jak dalej, jak się będą nakładać te obciążenia, że tak powiem. Ale Kuba, jaki pewny, że od razu Dynamo to będzie, tak, a nie Omonia. Ja taki pewny nie jestem tutaj. No dobra, no to jak to wywołaliśmy, to pociągnijmy ten temat. Dzisiaj było losowanie, trafiamy albo Omonię Nikozję z Bergiem, naszym starym znajomym. W sumie mamy okazję do rewanżu po poprzednich eliminacjach, no albo Dynamo Zagrzeb, gdzie byłby za to kibicowski super wyjazd, super sprawa. Jak to widzicie? Możemy już w sumie porozmawiać o tym, bo nie wiem, chyba mam nadzieję, że wszyscy wierzymy w to, że Tallinn to zostanie zdobyty. No ja myślę, ja bym chciał na Omonię trafić i taki rewanż mały na nich za zeszłoroczne eliminacje. No bo też tam z tego co pamiętam, do pewnego momentu, do tej czerwonej kartki Lewczuka, to nie wyglądało to tak źle z naszej pozycji, tak? No tam walczyliśmy, mieliśmy jakieś sytuacje, oczywiście Omonia miała więcej była przy piłce, ale to nie wyglądało tak źle. Później jak dostał Lewczuk tą czerwoną kartkę, no to już się posypało jak domek z kart, ale też jestem ciekaw, bo ten Wukowicz nie przygotowywał tak taktycznie jak trener Michniewicz. Uh-huh. No, jednak trener Michniewicz to jest no, człowiek zainteresowany, wchłonięty tą taktyką. W samym kanale sportowym, jak kubkami tłumaczą, to coś fenomenalnego było. Dlatego jestem tego ciekaw, bo Iberg też jest mocno trenerem taktycznym. Więc jestem ciekaw, jakby to wyglądało. Chociaż też mogą być obawy, czy nie poszliby zbyt taktycznie i to byłaby taka nudna gra, no, bo to też szachy, no, szachy to też, by też może jak być. Jak oceniałbyś szansę, powiedzmy, gdyby faktycznie ten mecz z Omonią doszło do niego? Z Omonią? Bardziej tak 60-40 dla nas. Natomiast z Dynamem, no to tak bardziej 60-40 dla nich. No wiadomo, że każdy tam pisze, że no w tym sezonie tak gorzej i tak dalej, no ale tak, jednak... No puchary się zepną. No tak. Właśnie. Poza tym, no to jest klasowa drużyna, no bądźmy szczerzy. Orsic z przodu, fantastyczny piłkarz, no co on zrobił z Tottenhamem w poprzednim sezonie, to trzeba to zauważyć. Natomiast dla samej rywalizacji to po prostu widzę taki mecz jak Celticy. Że to może być taki mecz, też trzecia runda, też mogą być duże emocje i przy dobrym przygotowaniu, no tam widziałem się na Twitterze wpisy, że pokonała jakiś drużyna jak Bafuricia, tak? No to jest niestety no przytyk w CV, dla pana trenera Dynama, że przegrał z taką drużyną, natomiast wydaje mi się, że to może być taki punkt zwrotny też, natomiast wydaje mi się, że wierząc w Czesia Michniewicza, zrobić jeszcze jakiś transfer, jeden transfer, porządny transfer. No, już Darek sypnie, otworzy portfel, położy pieniądze na stół i może się udać. No może się udać. A na jaką pozycję? To jest dobre pytanie. Ja myślałbym sobie, żeby przydałoby się do tego tercetu z przodu. Jest Emreli, jest Lukinias i jeszcze takiego szybkiego skrzydłowego. Takiego z dobrą techniką, z dobrą szybkością, bo kapustka to jest bardziej taka dziesiątka dla mnie niż skrzydłowy. Tak schodząc do środka, natomiast taki skrzydłowy by się przydał. No ale z Omonią byłyby większe szanse na pewno. Natomiast Dynamo obstawiam tak 70-30 dla Dynama. Jednak to jest europejski zespół klasowy, regularnie grający w pucharach, nie będzie mega ciężko. Natomiast na ten mecz z wielką przyjemnością pójdę i zobaczę. No to tak, no też mi się wydaje, że z Dynamem to zapasy, natomiast chyba i tak mimo wszystko dobre to losowanie, no mogliśmy trafić dużo gorzej. Znaczy też fajnie trafiliśmy, bo w Lidze Mistrzów jest to okej losowanie, natomiast w Lidze Konferencji, tak, jak odpadniemy z Florą, to też będziemy grali z Europy, Ligi Europy. Tak, Europy.
Europy czy tak, konferencji? Tak, spadamy na razie teraz już do Ligi tak. Europy. A, okej, okay, dobra, no to tam, no to już to losowanie nie jest takie dobre. Już nie, już wtedy nie. W Lidze Mistrzów tak, ale tej Lidze tak, Europy no nie. Tak, jak eliminujemy Dynamo przy pięknym seriuszu, to jesteśmy rozstawieni w czwartej rundzie. Tak, tak, tak. To jest w ogóle już... Nie, no nie, ja nie rozważam w ogóle tego, że z kimś teraz będziemy grali w Lidze Europy. Ale dobra, to dojdziemy do przy flądze. No są głosy, że no wjeżdżamy do fazy grupowej Ligi Mistrzów tak w tym sezonie. I tak tego się trzymamy. Trzyma. Jeśli bym chciał jeden transfer, to bym chciał szóstkę, powiem wam. Po tych trzech spotkaniach dla mnie za każdym razem chyba najgorszy był Slisz. I z taką ilością strat my będziemy się cały czas prosić o kłopoty przy wyprowadzeniu piłki strata. Rywal wie, co ma grać wtedy, nie? Że wyjdą trochę wyżej, przejmą i będą nas cały czas męczyć, aż w końcu nam coś wsadzą. Na razie mamy troszkę szczęścia, ale myślę, że z taką szóstką to daleko nie zejdziemy. To ja trochę zaszaleję, bo powiedzieliście jeden transfer, ja powiem dwa. Lewe wahadło i taka szóstka, ósemka. No, ale wahadło to powiedzmy ławka, nie? Natomiast żeby faktycznie, tak. Faktycznie ale wzmocnić tą drużynę, tak to szóstka, tak. To szóstka zdecydowanie powinna być już taka mocniejsza. Natomiast wahadło, no nie mówmy też, że taka ławka, tak? No, niech to będzie zawodnik na może nawet na poziomie Johanssona, który no, na razie zaskakuje. To by było na plus? I tak. Niezłe te wejścia miał? Wspomniałeś, Kamilo, o tym wykładzie taktycznym trenera. Niesamowity był. Kto tego nie oglądał, to powinien sobie nadrobić. No trochę to trwało, ale na pewno warto. Pojawiły się takie głosy, że trener pokazał praktycznie całą taktykę i teraz już wszyscy nas rozpracują i w ogóle już nie wygramy chyba meczu nigdy w życiu. Myślę, że to pokazał cokolwiek takiego niesamowitego, że trenerzy, którzy pracują w tym i chcą się rozwijać, to dla nich była jakaś nowość. Ale to świetnie powiedział Krzysiu wiesz, bo to go Krzysztof Sąski zapytał, czy to nie jest za dużo, co powiedział. Odpowiedział, że każdy zna przepis na bigos, tak? Ale nie każdy wie, jak ten bigos zrobić. To właśnie. Jest świetne stwierdzenie. No powiedział, jak to działa mniej więcej. Natomiast jak trener, wydaje mi się, że po pewnie jakichś kilku kursach patrzy na taktykę Włochów, no to wie, jak to działa, tak? Tylko, że no w warunkach meczowych, w warunkach z innym przeciwnikiem, to wszystko wygląda inaczej. Też wiemy, że Czesław Michniewicz jest takim trenerem, że przygotowuje taktykę pod przeciwnika. No i dlatego ten mecz nie wygląda zawsze tak samo, jak wyglądał. Bo do Raków zupełnie inne mecze, można powiedzieć, że nawet zupełnie inne drużyny. No a nawet pierwszy mecz z Bodo, a drugi mecz z Bodo, dokładnie. To tak inne jest. Mecze. Właśnie, ale poza tym tak naprawdę kto może obejrzeć ten wywiad? Polscy trenerzy, którzy mają gorszych wykonawców, więc tak. Nawet jak znają tą taktykę, to na dobrą sprawę i tak to piłkarze muszą przejąć pałeczkę i tutaj pokazać swoją wyższość. Jeszcze w sumie tego, co mówił Czesław Michniewicz dla TVP Sport w wywiadzie, taki pstryczek, właśnie, czy to był pstryczek w stronę prezesa, nawiązuje do tych słów o tym, że ktoś mówi, że on nie ma doświadczeń w pucharach, a jednak on mówi, że ma doświadczenie. No nie jest to duże doświadczenie, ale też odniósł się do tego, że z reprezentacją młodzieżową z najmocniejszymi walczył. Co o tym myślicie? Nie, no taki malutki pstryczek. Nie duży. Ale to było do prezesa no, musiał, chyba trochę, co? Czy może do kogoś do rządu bardziej? Ja też się spodziewałem, że no, kiedyś to wyciągnie coś. No bo to tak zostało bez odpowiedzi, ta odpowiedź prezesa, bez odpowiedzi trenera Michniewicza, więc spodziewałem się, że kiedyś takie malutkie zdanie akurat tutaj wypadło. Ale też Czesław Michniewicz dobrze powiedział w kanale sportowym, że nawet jak on się śmieje, to zaraz to wyciągają, że to jest poważne, że on się kłóci z tym prezesem, tak? Nie wygląda, znaczy nie są te relacje aż tak piękne, jak były Sapinto z Mioduskim, ale myślę, że nie ma co tutaj jakby tworzyć negatywnej tam atmosfery wokół tego i myślę, że taki malutki pstyczek, malutki. Dobra, Kuba, topy za ten mecz? Bodo? Mhm. To jest ciekawy ból. Jan Jędrzejczyk na pewno, taki szef linii defensywy to na pewno. Lukinias, fantastyczny rajd, fantastyczny 1-1, no i Makir Emreli. No ja czekałem na takiego napastnika od dawna, no bo to nie jest mój typ napastnika Thomas Pekhardt. To jest wysoki napastnik, ograniczony technicznie, ale Makir Emreli to jest taki napastnik, który przyjmie, zagra, pobawi się 1-1, dobra szybkość. Takiego napastnika Liga powinna mieć, ma fantastycznie, no i oby strzelał i oby wyleciał za 2 lata, nie za rok, bo w takiej formie obstawiam, że możemy się go za rok się z nim pożegnać. Eliminacje następne, chociaż żeby przetrwał, to już będzie dobrze. Dokładnie. Kamil, dodasz coś? No Lukinias, numer 1, zdecydowanie. Co chłopak ma teraz formę, to ja jestem w szoku.
bo wszyscy pamiętamy jego ostatnie mecze przed wylotem do Brazylii, tak? To nie było aż tak dobre, a tutaj no, to jest główny motor napędowy i to też później pewnie będziemy o tym mówić, że Zakowan to samo pokazał. Emery to jest chyba jeden z najlepszych transferów dyrektora Jadosława Kucharskiego. Janowicz, pamiętajmy. Dobrze, ale no tutaj Emery to jest naprawdę... Ja nie dowierzam, jak widzę, jak ten chłopak gra. Jędrzejczyk, ale jeszcze bym dodał do tego Andre Martinsa. To jest strasznie niedoceniany zawodnik, a to jest taki mózg drużyny, taka pracująca myłka dla zespołu. No i zwłaszcza, że musi za dwóch też zasuwać, więc... No Martin jest szef i to na razie tak. Chyba we wszystkich spotkaniach do tej pory. Nie zawiódł chyba ani razu. Mhm. No ja dodam Wieteskę i Hołka, bo Jędza był szefem, ale ogólnie cała trójka mi się podobała, a poza tym to się zgadzam z wami w 100%. No to dojedziemy z flopami. Bartek Stiliszczyn, to nie ma innej możliwości. Stiliszczyn Mladenowicz, no generalnie to jest, no, dwóch piłkarzy nie ma zmienników i dwóch jest najgorszych. No widać w tym przyczynę, czemu oni nie grają, nie ma rywalizacji, nie ma motoru napędowego do lepszej pracy. Ale Stiliszczyn, naprawdę jestem ciekawy, no bo on u Michniewicza grał nieźle, umówmy się, on miał spoko liczby, notował te odbiory, dobrze wyglądał, natomiast tutaj nagle, nie wiem co się z nim stało, czy po prostu faktycznie czuje brak konkurencji, ale to jest młody piłkarz, on cały czas pracuje na transfer zagraniczny, więc wydaje mi się, że nie powinien obniżać swoich lotów, więc może to jest, nie wiem czego to jest kwestia, szczerze mówiąc. Mi się wydaje, że może dlatego, że no właśnie nie ma rywalizacji i on wszystkie mecze grał. On grał wszystkie mecze i teraz to też ten Michniewicz nie miał wyboru na Jaków, też musiał na nich postawić. Mhm. No i to jest najgorsze. A Slisz, tak, miał odbiory i z tego co słynął, długie przerzuty. I to naprawdę były dokładne długie przerzuty do kolegów. No natomiast teraz tego nie ma, nawet tych długich przerzutów. Panowie, może Jakub Kisiel? Szansa. Tak się, wiesz co, no, dojdziemy do tego, wiesz, bo porozmawiamy sobie o młodzieżowcach. Dobrze, przepraszam. ale to jest dobry trop. Wiecie co, jeśli wracając do Slisza, to zastanawiam się, czy on się faktycznie cofnął, czy Legia się rozwinęła. I nie wiem, czy to Legia nie poszła gdzieś tam do przodu, znaczy, no a on został gdzieś... Zdecydowanie gramy bardziej kombinacyjnie, tak? Ale przy Karbowniku i Kapusce... Jak się nie mylę, też graliśmy tak kombinacyjnie. Karbownik jednak moim zdaniem zupełnie inny. Tak, pomysł, ale też była ta gra kombinacyjna z pierwszej piłki szybsza wtedy i Slisz, no aż tak mu nie jeździliśmy wtedy i nie określaliśmy go jako najgorszego zawodnika sezonu. Ja bym do flopów dodał jeszcze jednak Kapustkę. Mnie rozczarował w tym meczu, szczególnie ten początek. Potem się trochę rozegrał, ale to jak oglądałem go, to sobie przypomniałem naszą dyskusję spod tygodnia, że ja go wtedy broniłem, wy go w miarę tam cisnęliście i tak mówię, kurde, chyba mieli rację jednak. Miał stratę za stratą i dopiero gdzieś później w drugiej części meczu miał tak kilka jakichś takich fajniejszych zagrań. No od niego jakoś to ja mali, przeciwnie, to ja się teraz nie zgodzę, bo uważam, że nie był to jego zły występ. Na pewno Zakowem zagrał gorzej i na pewno zagrał w pierwszym meczu z Bodo gorzej. Tu mi się podobała jego współpraca z Emrelim. Fajnie szybko grali kombinacyjnie między sobą. Ale on tam chyba przez pierwsze pół godziny, właśnie gdzie mieliśmy największe problemy i trochę wydaje mi się, że z tego też względu to wynikało, że my byliśmy cofnięci, bo oprócz Slisza to właśnie i Kapustka każdą piłkę tracił. Albo złym podaniem, albo złym przyjęciem. No ale to już wcześniej było. Ale jakbym miał oceniać pierwszy mecz z Bodo i Zakowem, no to Kapustka jednak nie zagrał w rewanżu źle. I tutaj bym go trochę obronił. To znowu się nie zgadzam, ale to dobrze. Tak. To są dyskusje. No, oczywiście, o to chodzi. Dobra, zamykamy mecz z Bodo. Super, że udało się to tak pięknie zakończyć. Oby teraz kolejne dwa zwycięstwa. Idziemy do Rakowa. Szkoda wam tego super pucharu, czy tylko udajemy, że olewamy ten puchar, czy faktycznie trochę go olewamy? Panowie, no ja nie pamiętam, kiedyśmy grali ten super puchar. Wiadomo, martwiłbyś się, jakbyśmy 2000... wygrali. Tak, byłoby trudny, no właśnie ten schemat, tak? Czy gramy super puchar, wygrywamy ligę, to jest może jakaś klątwa. Natomiast, no, mówiąc poważnie, no, ten super puchar, no, ta renoma jego w miarę wróciła, nie? No bo jeszcze niedawno, to pamiętam, wracamy do czasów Berga, to on tam grał rezerwami totalnymi. Teraz pierwszy skład, Raków sam pierwszy skład, więc dla samego otoczki tego meczu super. Aczkolwiek, no... To jest super sparing. No to jest też taki moment w sezonie, kiedy Raków zagra swój mecz w pucharach, też dla nich to jest ważniejsze. My też gramy co 3 dni, więc też to jest taki bardziej mecz, żeby coś sprawdzić. No generalnie
no nie, no to jest super sparing. No jakbyśmy wygrali, to, to powiedziałbym inaczej, że to jest super mecz, tak? Nie, to jest super, super sparing, generalnie nie przejmuję się tym meczem, to są kolejne minuty dla Michniewicza, żeby zobaczyć, co nie funkcjonuje, co trzeba poprawić. Natomiast to szkoda tego meczu, tak czy siak, no bo wydaje mi się, że takie zwycięstwo może by napędziło chłopaków jeszcze bardziej, ale może taka porażka, taki pstryczek w nos, że nie jest wszystko jeszcze okej, okay. No i idziemy z Florą teraz już na pełnej. No właśnie, bo trochę tych zmian było, rezerwowi sobie pograli, 5 zmian zdaje się w porównaniu z meczem z Bodo. No i co o tym myślicie w sumie, bo chyba jak najsłabsi powiedzmy w tej chwili w pierwszej jedenastce, czyli to Slisz, wspomnieliście o Mladenowiciu, że gra gorzej, oni nie mają zmienników, to tam gdzie mamy niby zmienników, to ci zmiennicy też się za bardzo nie pokazują z dobrej strony. Czy my fizycznie w ogóle jesteśmy w stanie to pociągnąć, jeśli na tych rezerwowych nie będziemy w stanie liczyć? Tutaj też weźmy pod uwagę jedną rzecz, że my z Pekhaltem na szpicy, i żeby to nie było, to nie jest żaden pstryczek w stronę Tomka. Gramy całkowicie inaczej niż gramy za Mielnim. I też myślę, że ci zawodnici zerwowi, tacy jak Muci, bo wiem, że pewnie będzie o nim później rozmowa, ale nawet i Lopez, graliby inaczej niż z Tomkiem, bo to trzeba też zauważyć, że za Kowem bardzo często, jak Filip Mladenowicz dostawał piłkę, czy Janowicz, to od razu szukali dośrodkowania. Nawet jak byli, nie wiem, 20-30 metr od bramki, to już szło to dośrodkowanie w pole karne, żeby znaleźć Tomka. I my gramy całkowicie inaczej z Mahirem, a całkowicie inaczej z Tomkiem. No niestety Lopez zagrał dla mnie źle, nie pokazał nic, na pewno nie pokazał tego, o czym się mówiło, że po obozie jest jednym z wygranych, ale tych wygranych w pozytywnym tego słowa znaczeniu. Że fajnie się pokazywał, że wychodził do gry, bo właśnie ja od Lopeza spodziewałem się, że on będzie trochę takim Emrelim dla Tomka, czyli on będzie wychodził po tą piłkę, on będzie próbował mu dogrywać na czystą okazję, a tu niekiedy było tak, że Tomek był tym bardziej aktywnym jakby napastnikiem, czy jakby tym cofającym się zawodnikiem. Muciego będę bronił, ale to później. Nie, no, spoko. Rose, wiadomo, tak już o tym rozmawialiśmy, że początek elektryczny, ale później z każdą minutą no, dla mnie było lepiej. Kto tam jeszcze zagrał? No Tomek, wiadomo, że to jest inny napastnik niż Emery, ale też pracował do zespołu, co jakby w początkowej fazie, jak Tomek do nas przychodził, to nie było takie widoczne, że Tomek zasuwa po całym boisku, tak, i odbiera tą piłkę, próbuje naciskać obrońców, stosuje pressing, teraz jest to inaczej. I Czarek Miszta, no, który naprawdę, no może przy tej bramce mógł zrobić... Chyba nie. On był... Mi się wydaje, że trochę na rozkroku został złapany. Tak, chyba na prawej nodze, tak. Już nie mógł się Później obronił bardzo fajnie strzał Tijanicza, co tak. Nawinął Hołownię, zawodnika Kowa. No i to zderzenie i myślę, że dużo zyskał u kibiców, że mimo tego złamanego nosa, on został na tym boisku i chciał pomóc zespołowi. To na pewno duży plus u tak młodego zawodnika, no bo niektórzy mogliby zejść z boiska i powiedzieć... No i też fajne było wsparcie Żylety, jak go skandowali, no to tak. nie zdarza się każdemu, a tutaj młody chłopak... A zwłaszcza tak młodemu chłopakowi, tak? Tak? No jeszcze na pewno nie zasłużył sobie, a naprawdę tutaj fajnie. Ale myślę, że właśnie tą sytuacją fajnie to mocno sobie podeprojował, tak, takie plusy złapał. Szkoda tego karnego jednego, nie? Tam był jeden moment, kiedy mógł złapać tą piłkę A ten w środek, mi się wydaje, ten drugi mógł tam... Mi się wydaje, że Ajak jak strzelał. To chyba Ajak strzelał, to tak troszkę... Tuż przed palcami, tak. No. Ale nie wiem, zgodzicie się ze mną, a bądź nie, moim zdaniem Borus tutaj by dużo więcej, bo słyszałem takie głosy, a trzeba było Borusa wstawić na te karne. Wydaje mi się, że bez przesady. No mógłby obronić jakiś ekstra, ale może by nie obronił tego, który Miszta obronił. To taka loteria zawsze. Ale to też źle by wyglądało wobec młodego. Też tak uważam. Oczywiście. Poza tym Borus, nie pamiętam kiedy karnego obronił, a przeciwnik w tamtym sezonie kilka miał chyba. Znaczy no wiadomo, Bartu, ale tu jest bardziej doświadczony, tak, i tak dalej, i tak dalej. No ale to byłoby założeń bardzo... takich nie można robić. Tak, bardzo nie fair wobec młodego, zwłaszcza, że on grał z tym złamanym nosem i chciał zostać do końca, pomóc drużynie, więc oj, to byłoby takie troszkę nie fair zachowanie wobec młodego. Myślicie, że tutaj Papszun wygrał tą rywalizację taktyczną z Czesławem, bo mam wrażenie, że świetnie był ustawiony Raków i plan w sumie ich cały na mecz i nawet ten plan, jak już
no w sumie to oni od początku faulowali non stop. Nawet jak mieliśmy akcję, to po prostu był faul, tylko zaczynaliśmy faul. Nie wiem, czy to tak można grać bez żadnych kartek, ale no w porządku, no wyczuli, że sędzia nie daje za bardzo tak. Za to, to jak ty to widzisz? No generalnie Raków wyglądał fantastycznie fizycznie. Trzeba to powiedzieć sobie jasno, że oni mega doskakiwali naszych piłkarzy. Tam był pressing na bardzo wysokiej, najdużej intensywności. Wiadomo, to był ich pierwszy mecz ostatnio w tym sezonie, więc mogli trochę się bardziej wykazać. Aczkolwiek ja byłem mega zaskoczony postawą Rakowa. No i tam widziałem fajny tweet na Twitterze, że stał właśnie Czesław Michniewicz Papszon, przyszły trener reprezentacji Polski, przyszły trener Legii Warszawa. No, wydaje mi się, że to jest taki kierunek odpowiedni. Formacja podobna, taktyka też zbliżona i też taka myśl taktyczna. Gość z Warszawy, gość, który kibicuje Legii, więc w przyszłości możemy tak zasięgnąć, już tak popatrzeć w przyszłość i zobaczyć, że Marek Papszon może będzie kiedyś tym trenerem, zobaczymy, natomiast fajnie, że Raków tak wygląda, cieszę się, że Raków tak wygląda, bo to jest tylko plus dla Ligi, dla rywalizacji w Lidze, no bo na razie to tam Lech odjechał w drugą stronę, którą by chciał odjechać, nie ma takiego drugiego zespołu i właśnie jakby Raków nim został, to ja bym się bardzo cieszył, bo tam jest fajna paka, fajni piłkarze, dobry trener. Buduje się, no stadion to się zbudował, ale no, może się zbuduje się lepszy. No i kurczę, fajnie. No, ja się cieszę dla rywalizacji w lidze, żeby Raków tak wygląda, jak wygląda teraz. No i Papszon też trochę taki świl jest taktyczny jak Michniewicz. No tak właśnie, mi się wydaje. Tak. Właśnie jeszcze co, jak kiedyś był temat, żeby Papszon do Legii trafił, to ja się do końca nie zgadzałem, bo my graliśmy inną taktyką. Wydawało mi się, że Papszon by potrzebował, nie wiem, przynajmniej jakiś rok, żeby wprowadzić te wszystkie swoje zasady. Ale teraz faktycznie po Czesławie Michniewiczu i już tym, że gramy podobną taktyką i piłkarze też wiedzą, co to taktyka, bo przez długi czas nie mieli o tym pojęcia, no to może być faktycznie bardzo ciekawy pomysł. Nie no, to byłaby o wiele lepsza opcja niż ściąganie byłych selekcjonerów reprezentacji polskiej, bo pewnie prezes Miodowski miałby taki pomysł, tak? Czyli Brzęczka, tak? Brzęczek albo Nawałka. Albo Nawałka, tak? No bo już Brzęczka były próby zakontaktowania. Dobrze, że się nie udało. Ale tak, Papszon mógł być naprawdę ciekawą opcją. Widać, że jest zaangażowany w zespół i tak naprawdę on nie ma jakichś gwiazd w nim. Ale właśnie robi gwiazdy. Robi gwiazdy, tak. Marcin Cebula. Cebula. W Koronie czekał, aż w końcu odpali porządnie. Przed Papszon właśnie mam dobrego znajomego z Kielc, który właśnie jest blisko Korony i właśnie zawsze mówił, że Cebula to jest top. To jest top, tylko nie rozwija się tak, jak powinien rozwijać. Do Rakowa świetny sezon. No świetny sezon. Tak. Ja też znam... Ja już myślałem, że już po nim jest. Ile można czekać? Nie, chyba za 25 lat ma teraz, czy coś takiego mówię? Nie, no to już chłopak ale już nawet nie jest talentem, a faktycznie świetnie wygląda. Nawet i Kuna zbudował, tak? Który był tam gdzieś przymierzany... Tak. Nawet do Legii. Do Legii, tak? No. I w sumie... Ja znam osobiście Andrzeja Niewulisa. Bo grał z Niczo Pruszków i go obserwowałem zawsze. To zrobił niesamowity progres, a to już jest bardzo doświadczony zawodnik i jego już tak łatwo przepchnąć się nie da. Jest silny na nogach, ale i świetny taktycznie. Tutaj jak wyszedł, dwóch zawodników miał, tak? Przy tej bramce Darakowa to miał Wieteskę, chyba obok siebie i Rose. I on zgrał tą piłkę i padł gol. Więc tak, on nie ma gwiazd, ale je buduje, tak jak Petraska. Którego widziałbym w Legii, bo to jest ciekawy zawodnik. Pewnie. No, ciekawy rywal nam się na pewno w lidze pojawia. No nie pojawia, ale rozwija, że tak powiem. Słuchajcie, no dobra, po tych dwóch, można nawet trzech meczach, co widzicie jeszcze do poprawy? No bo jak to legioniści, my nie zastanawiamy się, co było fajne, tylko co jest złe i co trzeba poprawić, więc może się nad tym zastanówmy, no bo może z Florą tego nie będzie potrzebne, ale już dalej na pewno te trzeba mankamenty wykluczyć. Chyba wprowadzanie Piwgi, moim zdaniem, kuleje. Jeśli chodzi o tył i Bartka Sicza, tam kilka strat, to o czym mówiliśmy, że problemy z właśnie wprowadzaniem tej futbolówki, no i te straty, no i właśnie forma wahadłowych, tak? No bo Legia stała wahadłowymi, Ranowicz, Mlenowicz. To dzięki temu wygraliśmy mistrzostwo i jeżeli oni nie poprawią dyspozycji, no to trzeba będzie inaczej grać. To jest, wydaje mi się, że na razie trzeba czekać, aż Mladen i Jura odzyskają formę, a jak nie odzyskają, to może Johansson, to nie ma zmiennika, to może ktoś inny na lewą stronę, ale Johansson, nie mówiliśmy o nim, natomiast on mi się podoba, że taki silny chłop na tej prawej stronie, idealny właśnie pod prawego obrońcę, szybki, tą akcją z Pekartem na 2-0 z Bodo, bardzo mi się spodobał. Poszedł za akcją końcówka meczu, ale idziemy sztywno, idziemy pod koniec meczu. Może on, natomiast Jurze, oczywiście nie skreślam Jury, kozak, piłkarz, fantastyczny człowiek. I niech się tylko rozwinie, rozwija. Natomiast niech złapie ten rytm po euro. Tak, żeby już potrenował z drużyną, złapał rytm meczowy. No ale właśnie, jak odzyskają formę wahadłowi, to jestem spokojny, że to będzie lepiej wyglądało.
Czyli też wyprowadzanie piłki zdecydowanie od naszych obrońców. Oprócz Jędrzejczyka, bo uważam, że Jędrzejczyk nawet fajnie wyprowadzał tą piłkę w tych dwóch meczach, jak grał. Na pewno gra pod pressingiem, bo tutaj nie jest tak różowo, zwłaszcza w środkowej strefie i mowa tu bardziej o Sliszu. Myślę, że chyba nic więcej, bo to też my jesteśmy uzależnieni od tego, kto gra na szpicy. Tak jak już mówiłem, jak gra Pekrat, gramy inaczej. Jak gra Emery, gramy całkowicie inaczej. Więc to też jest uzależnione od tego, jakich mamy wykonawców na boisku akurat. Kurczę, ja sobie wypisałem więcej tych błędów. Więcej wypisałeś? No pewnie. Stałe fragmenty gry na przykład. I ale jest... o tym może nie rozmawiajmy, bo to już kuleje od tylu lat, że chyba jesteśmy... Dla nas to już jest taka tradycja, jak przegranie Superpucharu, więc... Kiedy myślę... był ostatni dobry stałe fragmenty gry? Bez Aberga? Chyba tak. Chyba tak. Ale no, poczekaj, strzeliliśmy bramkę po stałym fragmencie gry z ale Bodo. Co przeciwnik podał Emreliemu. Ale to nie jest ważne. Strzeliliśmy? Strzeliliśmy. Ale jeszcze z Rakowem straciliśmy, więc widzisz, no to gdzieś tam... Na pewno kuleje uderzenie z rzutów wolnych. Bo tego nie mamy takiego wykonawcy. No może być Josue, ale to jeszcze musimy czekać. Wydaje się, że te rzeczy, które mieliśmy dobre, teraz jeszcze rozwinęliśmy, a te, które kulały w tamtym sezonie już, jakby dalej są nieruszone. I poza tymi stałymi fragmentami, tak dalej mam wrażenie, że u nas nie ma za bardzo kto strzelać. Bo mamy napastnika... No i Lukiniarz czasem. No i kto więcej? Nawet w tych trzech meczach to strzelał tylko Lukiniarz, czy Emreli i Pekhardt, tak? Czyli dziewiątka albo jeden skrzydłowy. I brakuje nam kogoś takiego, czy na ósemce, czy na właśnie drugim skrzydle, czy tam dziesiątce teraz, tak powiedzmy. I po pierwsze zastanawiam się, czy Kapustkę jakby wycofać na ósemkę, to nie mielibyśmy tam gościa, który mniej notowałby strat niż Slisz, który by lepiej rozgrywał tą piłkę, który miałby lepsze liczby. A przy okazji można byłoby zwolnić miejsce, no właśnie, dla Josue, który niestety jest chyba bez formy zupełnie i pytanie, czy on za jakieś 3 tygodnie w tej formie będzie. Bo tak sobie pomyślałem, że ten Josue to faktycznie jak byłby w formie, to on rozwiązuje wszystkie problemy. I stały fragment gry i właśnie strzelanie goli, bo on ma te liczby naprawdę na wysokim poziomie i może właśnie wtedy Kapustka niżej. Tylko właśnie gdzieś Josue by grał? Czy za Kapustkę? Ja myślę, że za Kapustkę w tej obecnie, jak to wygląda. Czyli obok Lukiniasa, tak? Tak bym to widział. Tylko czy Michniewicz nie będzie wymagał tego, żeby też się cofał do obrony? No, bo podobno, raczej by tego wymagał. Podobno to jest duży problem. Oprócz właśnie tych kilogramów to, że facet nie gra w obronie i nie bardzo właśnie go interesuje. To jest główny kłopot, tak jak mówił pan Kazimierz Węgrzyn. No to jak zasady piłki gry w Legii piłkarze znają, więc muszą się dostosować, bo będą grali, tak? Więc dlatego no, Josue na razie nie gra, bo jest kłopot z tymi powrotami do obrony. A u Michniewicza nawet napastnik cofa się do obrony, co pokazywał Emery w wielu meczach, tak, gdzie pomagał Mladę Domowiczowi. A to mi do europejskiej piłce, czyli wszyscy bronią, tak? Tak. Nie ma kogoś takiego, że ktoś nie wraca. To jest, musi zastosować, no to wiadomo, że grał teraz w Izraelu, nie wiem, jaka tam jest piłka, nie będę się wypowiadał, natomiast on na papierze naprawdę super. No, fajne kluby, reprezentacja w pewnym momencie, więc potencjał jest ogromny, tylko no, trzeba może przestawić pewne rzeczy w głowie i będzie dobrze. Z drugiej strony wiedzieli, kogo brali. I tutaj też zmienianie kogoś, kto ma 30 chyba 1 lat, no nie wiem, czy da się go tam. No chyba, że to przesada, może faktycznie nie ma sił i dlatego nie gra w obronie. Słuchajcie, topy. Zatem z Jakowem? No. Ale ciężkie pytanie zadałeś. Bardzo ciężkie. Na pewno Lukiniarz jak wszedł. Miszcza. No i chyba wszystko. No i Emery jeszcze, okej, okay, jak wszedł. Tak, no ja już tutaj chyba nie wymyślę nic więcej. Wydaje mi się, że to jest tych trzech zawodników. Emery, szczególnie, już pomijam tą bramkę, ale to jak on potem powroty robił, wślizgiem w polu karnym wybijał piłki. Samowitego. Strasznie ambitny chłopak. No ja bym dodał na pewno... A, Martinsie żeśmy mówili w sumie, nie? A i Martins, właśnie. Tak, o nim zapomniałem. No, Wieteska chyba takim był też szefem w tej obronie, to też można go wymienić. Tak, ale zdarzył mu się jeden... Zdarzyło mu się. To taki poważniejszy błąd, co później Miszta źle wybijał. Jak piłkę i Cebula chciał go przelobować, a mu się nie udało. Trochę jak to Wieteska, ale fakt, tak, że tak, on tak, gra tak, naprawdę na coraz większym ryzyku i no niektóre te podania będą nam coś dawały, no ale trzeba mieć też to z tyłu głowy, że muszą się też przydarzać te gorsze podania. No,
każdy obrońca. Czy myślę, że z tyłu głowy trzeba mieć, że to jest Mateusz Wieteska po prostu i tyle, tak? Ale to, jak ZUS u trenera Michniewicza, no, to jest coś fenomenalnego, bo chyba, tak jak Kuba mówił, nikt nie stawiał, że z Hołownią będziemy grali w eliminacjach Ligi Mistrzów i z Wieteską. Bo każdy myślał, że będzie Jędrzejczyk, okej, złapie tą formę, wróci, ale że będzie dwóch nowych jakichś stoperów albo inne rozwiązanie i Wieteska z Hołownią będą siedzieć na ławce. A flopy? Poza Sliszem chyba, bo to też już żeśmy mówili. No to tak, no to wiadomo, że Ross w pierwszej połowie. Niestety tak. Lopez, no ja mam problem z tym napastnikiem, no bo mówi się na Twitterze o tym też, że to jest napastnik, który potrafi przyjąć piłkę, zastawić się i odegrasz. Natomiast ja nie lubię takich typów napastnika, no bo ile on strzelił goli? Wiadomo, strzelił kilka, jedną do ważnego gola z Lechem, ważnego gola z Piastem. Natomiast no to jest taki typowy napastnik na wejście, tak? Tylko że on też nie ma takich parametrów, żeby, nie wiem, pociągnąć na szybko do przodu, tylko żeby utrzymać, ewentualnie utrzymać wynik. Więc Lopez na pewno dla mnie. No i ktoś jeszcze? Można było większość drużyny wymienić. No, Mladen też bez formy, Jura też. No, czekam na formę. Znaczy, czy Lopez w ogóle powinien grać na tej pozycji? Bo jak on gra chyba... właśnie powinien grać w Legii. Wiesz co, jak grają na dwóch napastników, to on mi się podoba, ale na dziesiątce, czy jak gra on sam na dziewiątce, to a, nie. Przepraszam, jeszcze plus taki, Skibicki. Bardzo fajne wejście. Oj tak, ale ten chłopak rośnie niesamowicie. On po tym Bodo, po tym pierwszym meczu złapał taki luz w swojej grze, i tak go ciągnie pod tą bramkę przeciwnika, ale on się cofa, na pełnej cofa się do tej obrony, on jest wszędzie. To tak. Może być duże zaskoczenie pozytywne tego sezonu, jeżeli będzie grał. No dobra, dodajesz coś do flopów? Hołownia. Strasznie mi się nie podobał w tym meczu. Dużo prostych błędów, wyprowadzanie piłki. A odnośnie to, co Kuba powiedział Lopeza, to mi się przypomina trochę Sando Kulenowicz, czyli tak zwany nasz defensywny napastnik. To jest chyba ten kazus defensywnego napastnika, jak Kulenowicz był, tak? Nie strzela dużo bramek. I to, co mówiliśmy tydzień temu, jeżeli odejdzie Pechard, to musi ktoś przyjść, no musi ktoś przyjść za niego, żeby też mógł strzelać bramki, no bo Machir też może mieć słabszy okres, no bo to wiadomo, no to jest tylko człowiek. Muci coś, ktoś przyjść. Ja bym właśnie Muciego do tych flopów dodał. Nie, ja wiem, czytałem ten twój artykuł, że on miał jakieś przechwyty, ale no, z całym szacunkiem, ani nie był w stanie podać sensownie piłki, ani nie brał na siebie jakiegoś tam ryzyka. Jak próbował coś zrobić, to tę piłkę podawał na wolne pole do nikogo albo do tyłu. Fatalny występ dla mnie, szczerze mówiąc. To dwóch wygranych zgrupowania, czyli Lopez i Muci, to absolutnie ewidentnie już widać, że są wygranymi zgrupowania. W drugiej połowie miał tam jedno to fajne podanie chyba do Mladenowicza, ale trochę za plecy. Też jakbym mógł podać lepiej, to może by coś z tego było. Nie wiem, jaki ty mecz oglądałeś. No dobrze, to mam nadzieję, że NS tego słucha, tak? Jak go będę bronił. Patrząc pod względem wszystkich naszych tych ofensywnych zawodników, czyli biorąc pod uwagę Lopeza, Pekhalda, Muciego, to Muci na ich tle naprawdę nie zagrał źle. Był pod piłką, tam wszyscy mówili, że on się chował. Ja tego chowania nie widziałem, ja dwa razy oglądałem ten mecz. Żeby nie było oczywiście w superpucharze z Jakowem, a nie inny. Współpracował dobrze z Mladenowiczem. Tam w pierwszych fragmentach gry miał dwóch zawodników na plecach i bardzo fajnie odegrał Mladenowiczowi, który no nie dośrodkował, ale wywalczył rzut rożny. Później też fajnie zagrał przed przerwą do Mladenowicza, który dośrodkował i Pekhard uderzył nad głową. Dobrze, mógłbym się przyczepić do tego, że no zagrywał do przeciwnika, ale też miał dużo odbiorów w ataku. I na pewno był bardziej widoczny niż Lopez. Szał moim zdaniem oddał niepotrzebny. Mógł to rozszerzyć do Juranowicza, jak się nie mylę, na prawą stronę, bo byłaby to korzystniejsza akcja. No i tak, trochę zahamował Mladenowicza. Jakby podał mu troszkę bardziej do przodu w drugiej połowie, to byłaby lepsza sytuacja. No i może wtedy byś się przekonał bardziej do tego Muciego. Ja nie jestem jego przeciwnikiem. Ale tak, tak szczerze, jak oglądałem Muciego od samego początku, bo bardziej mu się przyglądam po tych słowach Michniewicza, że to jest albański Messi, że no to jest świetny zawodnik, że na dużo nam da, no to te pierwsze mecze były okropne. Poniżej formy. Na pewno to nie jest też zawodnik,
jak Lukinias i Kapustka. Też musimy to wziąć pod uwagę, że to jest całkowicie inny zawodnik. I nie było źle, dlatego go bronię i Muci, mam nadzieję, że to słuchasz. Dobra, zamykamy temat i przechodzimy do spotkań z Florą i z Wisłą Płock, które teraz przed nami w środę i w sobotę. W sobotę. Tak. Mhm. Słuchajcie, na początek pytanie od Kapiszo, naszego kolegi. Co myślicie o koncentracji zawodników przed najważniejszym meczem eliminacji? Czyli od siebie dam, czy to w ogóle uważacie, że to jest najważniejszy mecz eliminacji? No dodajmy, że daje nam to pewne puchary. Tak, oczywiście to jest mecz sezonu i to trzeba powiedzieć otwarcie. Wiadomo, rywal klasowy nie jest, natomiast trzeba to wygrać. Daje nam puchary. To nie Liga Konferencji, to będzie naprawdę fajne rozgrywki. Tam będą naprawdę grały dobre zespoły. Tam były głosy, że to będzie słaba liga, natomiast to będą naprawdę fajne zespoły tam grały. Jedno zwycięstwo, 500 tysięcy euro bodajże w Lidze Konferencji Europy. Tak, za wyjście chyba 2-3 miliony euro. Dla Legii w tym momencie pieniądze góra złota, można powiedzieć. No i generalnie musimy to wygrać, a jak przejdziemy dalej, to już droga otwarta, co będzie, to będzie. Grunt, że jest ta pewna jesień i można robić transfery. Można już sprawdzić jakiegoś piłkarza z myślą o tym, że można by zaproponować grę w europejskich pucharach. Znaczy, według mnie to będzie trzeci i czwarty mecz sezonu, bo pierwszym i drugim to był dwumecz z Bodo. Zdecydowanie. Jeżeli przejdziemy Florę, a jestem takim człowiekiem, że nie jestem tego pewny w 100%, że ich przyjdziemy. Znaczy uważam, że to jest obowiązek, ale pamiętajmy, jak my graliśmy z słabszymi zespołami. Tych teoretycznie... Już bym nie wracał do tego. Myślę, dobrze. Że tak będziemy do końca życia się okay. martwić tym, że z kimś tam dobrze. Kiedyś coś... Dobrze, ale mam nadzieję, że... Musimy to wygrać. Tak, żółty na mnie, że musimy liga. To wygrać. No, jeżeli tego nie wygramy, no to będzie duża kompromitacja Legii. Bardzo duża. A tak jak Kuba powiedział, jeżeli wygramy, wchodzimy do tej Ligi Konferencji, prezes pewnie też będzie zadowolony, bo w końcu mamy jakieś puchary, ale też to będzie szansa dla innych zawodników tych rezerwowych, żeby się pokazywać, będzie więcej meczów. Ojama, który sobie nie poradził w Widzewie, tak. Cesarz Estonii, tak. 36-letni. Zajcew, który sobie nie poradził w Krakowie i tak. Kalaste, tak? Który też już Kalaste, tam się tak. odbijać zaczął. No będą ciekawi rywale. Słuchajcie, myślicie, że jakaś zmiana taktyki albo zmiany w składzie na ten mecz będą? Moim zdaniem będzie... Zagramy to samo co z Bodo. Tak, to samo co z Bodo. W meczu z Płotkiem chcę zobaczyć Kuba Kisiela. Na szóstce. Zamiast Bartkastić, dać mu odpocząć. No i także, no, ja jestem zawsze fanem młodych piłkarzy, żeby ich wprowadzać. Wiadomo, że to były zarzuty, ich nie widzę, że on ich nie wprowadza. Natomiast wprowadza Skibickiego, tak? Nie można mieć wszystkiego od razu, a to odkrył Skibickiego. Jeszcze rok temu ponad, nikt o Skibickim w rezerwach nie mówił aż tak dobrze. To był piłkarz, który tam raczej z boku był tych zainteresowań. A teraz jest super młodym talentem. Więc chciałbym właśnie tego Kisiela. Może Szymon Wodarczyk, albo co z Maciejem Rosołkiem w ogóle? Czy on zostanie w ogóle w Legii? Przy tej rywalizacji? No dobra, bo właśnie, jak już wywołałeś ten temat, to kto młodzieżowcem na ten sezon? Bo no ja tu widzę naprawdę duży problem, jeśli nie Skibicki, a on teoretycznie będzie rywalizował nie tylko z Juranowiciem, ale jeszcze z tym Johanssonem, który się pokazał z dobrej strony. No to kto? No Miszta nie będzie grał w każdym meczu, no bo mamy Boruca. No zostaje Rosołek. Który... A tutaj masz Emreliego i Pekarta. No dobrze, ale sam Michniewicz mówił, że on jest na razie poziom czy dwa poziomy nad Kostorzem i Wuleczykiem. Ale nie posadzi Emreliego na ławce, nie? No dobrze, ale też może grać na... Może Rosołek będzie mógł grać na tej dziesiątce, tak? Za Kapustkę. Albo ktoś też widziałem, rzucił na Twitterze, że Skibicki na tej dziesiątce. No nie wyobrażaliśmy sobie, że zagra na wahadle. Właśnie. Tak? A może właśnie. I na dziesiątce sobie poradzi. Więc no tutaj jest zagwozdka. Nie wiem jak Kuba Kisiel. Myślałem, że on dostanie tą szansę w ostatnich tyle meczach. Tyle go trener chwalił tak, tak naprawdę. Tak, ciągle i był chwalony. Nie dostajesz żadnych minut nawet na typ, nie wiem, 5 minut. Tak, i wydawało się, że to będzie zawodnik, który w tym sezonie już tak mocno zapuka. Już od pierwszych tych meczów do tej kadry, do tej osiemnastki. I będzie coraz więcej minut łapał, a on w superpucharze nawet na ławce rezerwowych nie był. Tak, tak. I w końcówce sezonu też nie grał, więc to trochę taki, no dziwna sytuacja. No, uważam, że Kuba powinien, jeżeli chcą na niego stawiać, to powinien też dostawać te szanse, tak? No idealnie by było właśnie, jakby Kisiel grał za zamiast Slisza. Tak. Ale w takiej sytuacji mam wrażenie, żeśmy sobie narobili takiego problemu, że jak Skibicki nie poradzi sobie na tym dziesiątce, powiedzmy, no to zaczynamy mieć naprawdę duże problemy. No,
Chyba, że Artur się zgodzi, że on będzie grał tylko, nie wiem, w europejskich pucharach, ale nie do końca sobie jestem w stanie to wyobrazić. No. Jeżeli będzie potrzeba, to myślę, że Artur się zgodzi. No. Z drugiej strony, jeśli trafimy te mecze grupowe, no to tak naprawdę i tak by grał prawie co tydzień, tak? I wtedy, jeśli mecz w środku tygodnia jest, no to wtedy Misz tam gra w weekend. No właśnie też pytanie, że grasz Misztą, natomiast w Radomiaku Kochalski, tak? Będzie grał, pewnie teraz w sezonie w Radomiaku, co w przyszłym roku będzie też rywalizacja, no to już tak patrząc przyszłościowo, no fajnie by na Misztę postawić, no bo potencjał, wydaje mi się, że może być największy niż Radka Majeckiego, natomiast to musi to jeszcze udowodnić grając po prostu regularnie, jak Majecki. Z tego co się słyszało, to Kochalski ma większy talent od Miszty. Kochalski? Tak, ale nie wierzy mi się, że on zostanie za rok. On musi chyba za rok kończy kontrakt. Jak on poszedł już do Radomiaka? Tak, wydaje mi się, że musiał przedłużyć kontrakt, bo nie sądzę, że go tak puścili. Z tego, co tam pisała osoba z Weszło, co zajmuje się Radomiakiem, Janczyk. To on nie był tak zbytnio zainteresowany tym, żeby zostawać w Legii i podpisywać nowy kontrakt. On nawet sam w wywiadzie mówił, że wydaje Legia się chyba nie kontaktowała. Wydaje mi się, że to niemożliwe, że Legia go wypożyczyła na rok, mając tylko rok kontraktu. Albo go sprzedała w takim razie, albo mogła musiał go sprzedać. Z odkupem, tak. No. Tak, z odkupem. A nie, właśnie nie pamiętam, czy była jakakolwiek oficjalna informacja. Chyba tylko ten Szymon podawał tą informację. Zapytamy Szymona, już sobie zapisuję. Akurat mamy niezły kontakt. Słuchajcie, a zmiany na mecz z Płockiem? No tu muszą być zmiany, tak? Muszą. Jedna przynajmniej, bo młodzieżowiec. To co myślicie? Skiba właśnie za Slisza, Kapustka niżej na przykład, czy coś w tym stylu? Nie, bo dał szansę Skibickiemu. No, jednak chłopak rośnie z każdym meczem, z każdym podaniem. I widać, że chce wziąć na swoje barki tą grę, tak, zespołu. Skiba pewnie może muci. I chciałbym, żeby chociaż z 20-30 minut Josue dostał. No Johansson, jeszcze ja bym to zrobił. Johansson, tak. No tak. Dobra, typy na i z Florą, i z Wisłą Płock? Z Florą 2-0 dla nas. Z Wisłą Płock 2-1 dla nas. 3-0 z Florą i też 2-1. Też obstawiam, że z Płockiem może być ciężko. Różne były te mecze przy Łazienkowskiej z Płockiem. No to ja stawiam 4-0 z Florą i z Wisłą Płock. No zależy, jaki będzie skład. Jak będzie mocno rezerwowy, to faktycznie, ale jeśli będą tam z jedną, dwie zmiany, to myślę, że takie 1-0, 2-0 może coś w tym stylu bym typował. Dobra, to zamykamy ten temat z jakichś takich plotek transferowych, które się ostatnio pojawiły. No słyszy się, że Jasura znowu coś tam pobolewa i no, że szukają mu jakiegoś klubu na wschodzie. Dzisiaj o 18 mieli trening i nie trenował, więc... Nie trenował. No właśnie, bo już, no, z kilku źródeł słyszałem, że już trener powoli traci do niego jakby cierpliwość. No, został zgłoszony teraz do Ligi Mistrzów. Co myślicie na ten temat? Oprócz tego, że jak odejdzie, to ktoś przyjdzie może. To może lepiej, bo zanim się wykuruje, to znowu będzie... Ale na takim samym poziomie? Bo tutaj jest to ryzyko, tak? Że może być na ja takim samym poziomie. A on też jest uzbeckim Messim? Nie, tutaj chyba nie było tak nie? U Michniewicza. Był uzbecki Neymar, ale to były tak, głosy z Twittera. Tak, to jest... Michniewicz chyba aż tak go nie chwalił. Tak. Ale duże nadzieje się z nim wiązało. Ja też... Przed sezonem napisałem na Twitterze, że chciałbym zobaczyć, jak on wraca i daje jednak coś zespołowi. No i chyba się tego nie doczekam. Chyba jednak to nie wypali. No. Jeżeli chłopak co chwilę albo ma kontuzję, albo nie może grać, no to jest bez sensu, żeby on u nas zostawał i pobierał pensję. No. My potrzebujemy graczy, którzy będą grali i którzy chcą grać. Bo ja też nie wiem, czy on chce grać. Czy u niego to nie jest kłopot mentalny. No właśnie, bo zwróćcie uwagę, przychodziłem rally, chłopak mega otwarty, tak. Łapie kontakt z całą drużyną, tam widać mnie po Instagramie, że wszystkim się już kumpluje, a Jasur jest strasznie zamknięty, może taka inna, wiadomo, z innego środowiska może przychodzi, może jest bardziej zamkniętym charakterem, natomiast nie wiem, czy taki typikowy charakter logicznie podległy, może umiejętnościowo tak, bo w Lidze Białoruskiej pokazał no, super liczby, super klasy, natomiast no może charakterologicznie to nie jest to. No i Muci też taki schowany jest, jak Jasur, tak samo. Dobra, panowie, kończymy temat. Szybkie pytanie do gościa. Ulubiony piłkarz Legii teraz i ulubiony, jakiego kiedykolwiek widziałeś na żywo? Teraz to Lukinias, na pewno, a kiedyś to Walić Życie Ofoe. Nie ma innej możliwości. Patrz, pierwszy, który nie mówił ten, tamten.
Ja powiedziałem trzech i kazałeś innego wybrać. W końcu ktoś konkretnie poszedł do tematu. Dobra, słuchajcie, bardzo wam dziękuję. Dzięki Kuba, dzięki Kamil. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Dziękujemy wam wszystkim za wysłuchanie naszej audycji. Pamiętajcie tam o komentarzach, o lajkach, podaniach dalej i tak dalej. Ja jeszcze chciałbym pozdrowić tutaj wszystkich, szczególnie Cido i Michała, żeby nie było, że nie pozdrowiłem. Tak, nie będziemy każdego pozdrawiać, ale oni płacą Kamilowi, musiał to zrobić. Oczywiście. Dzięki bardzo za dzisiaj, trzymajcie się. Dzięki wielkie. Hej.